Siemaneczko, z tej strony Maciej, witam was 5 maja, czwartek, mamy około godziny 15. Jak widzicie w tle ładujemy pszenicę, także jest to pierwszy nasz transport, który zdecydowaliśmy się sprzedać. Zapraszam was do obejrzenia całego odcinka, gdzie dowiecie się więcej informacji na temat ceny, parametrów i tak dalej. Jesteśmy już po załadunku, pszenica pojechała w świat. Myślę, że jest to odpowiedni moment, żeby powiedzieć wam kilka słów na temat sprzedaży zboża. Nie chciałem nagrywać tego i mówić podczas załadunku, żeby nie towarzyszył wam ten męczący dźwięk wydobywający się ze żmijki. No i jeżeli tutaj mam być z wami w 100% szczerym, tak jak tego oczekujecie od mojego kanału, no to jeżeli chodzi tutaj o cenę, no to skończyło się na dużych marzeniach i moich oczekiwaniach, bo jeżeli chodzi tutaj o cenę, która was bardzo pewnie interesuje, no to żeby was tutaj nie przedłużać, nie ściemniać, no to oddaliśmy pszenicę za 1650 zł netto. Jeżeli chodzi tutaj o same badanie ziarna, no to spełniało ono, czyli ziarno, parametry jakościowe, czyli pszenica nadawała się na pszenicę jakościową. Dlaczego sprzedaliśmy, można powiedzieć, że tak tanio? Jeżeli chodzi tutaj o ceny na giełdzie, pszenica kształtuje się aktualnie w okolicach 400 euro za tonę. W przełożeniu tutaj na złotówkę będzie to kwota około 1900 zł przy dzisiejszym kursie. Jest to niepełne 1900 zł, bo 1850-1870 na dzisiaj. No i to, co zauważyliśmy w ostatnim czasie, no to absolutnie nie ma to przełożenia, tak jak w rzepaku, nie ma ta cena przełożenia aktualnie na skupy w Polsce. No i powiem wam, że też trochę bardzo się zawiodłem. Tym razem na decyzji taty i tak dalej, bo jak wiecie sami, takie zbiorniki, zboże i tak dalej, to wszystko powinno być gazowane, dezynfekowane, tak jakby powiedzieć w skrócie. Czyli po prostu zabezpieczamy ziarno jakby przed szkodnikami. Taki zabieg powinniśmy wykonywać raz do roku. No i co się okazało? Okazało się to, że po prostu tata tego nie zrobił. I teraz okazało się podczas badania, że być może mogą być jakieś szkodniki. I osobiście sam jakby ogarnąłem też klientów, którzy byli chętni na naszą pszenicę. Były momenty, kiedy mogliśmy dostać za pszenicę 1900 zł. Jeden ze znajomych sprzedał nawet w fajnym okresie za 2000 zł za tonę netto. I to nie jest żadna ściema. Niemniej jednak ja miałem na dzisiaj nawet oferty za 1750 zł na dzisiaj z podwórka, lecz po prostu ziarno musi być jakby w 100% czyste, wolne od szkodników. Tutaj niestety nie mogliśmy tego w żadnym stopniu tego zagwarantować, bo po prostu tata nie dopilnował tematu. Strasznie się nad tym wszystkim zawiodłem i powiem wam szczerze, że nasze tutaj światopoglądy tutaj naszego młodego, a starszego pokolenia strasznie rozjeżdżają. Zauważyłem, że tata jakby uprawia i to wszystko robi dla jakby idei, a tu nie chodzi, to już nie są te czasy, żeby bawić się w rolnictwo dla samej idei, tylko to też jest biznes. I tu trzeba myśleć, analizować, żeby po prostu to wszystko miało ręce i nogi, żeby po prostu to, co robimy, żeby to się opłacało. Także bez sensu, że trzymaliśmy tak długo pszenicę, można powiedzieć, bo ta cena jakoś mnie nie satysfakcjonuje. Fakt, że jest to i tak wyższa cena jak w żniwa i nie powinienem narzekać i tak dalej. Lecz no, dla mnie takie rzeczy jak badanie ziarna, jak gazowanie zbiorników, no to są to takie podstawowe
czynności, które powinno się obowiązkowo wykonywać w gospodarstwie. Tata chcąc nie chcąc to zaniedbał. Ja czy Kamil nie będziemy tego kontrolować, nie będziemy za wszystko jakby odpowiadać, wszystkim się interesować, bo my pracujemy zawodowo, też mamy własne biznesy. Dlatego my też, jak możecie zauważyć, za bardzo się nie wtrącamy. Nie chcemy tutaj jakby się z nikim też kłócić, czy tam popisywać się, wdrażać swoich mądrości, tylko po prostu wiecie, czasem się człowiek narobi, stara się jak najlepiej by chciał, żeby wyciągać z tego wszystkiego jak najwięcej. Tutaj też nie chodzi o jakieś pazerstwo i tak dalej, tylko chodzi o to, żeby po prostu była ta satysfakcja z tej pracy, także jak nas znacie, zawsze chcieliśmy osiągać te najlepsze wyniki. My mamy załadowana na horyzoncie, troszkę się ściemniło, ale to dobrze, niech pada, bo deszczu trochę nam brakuje. Tym razem no wyszło jak wyszło. Mam nadzieję, że troszkę tata pójdzie, jakby wyciągnie z tego wszystkiego wnioski i będzie się bardziej interesował takimi tematami. Mam taką głęboką nadzieję. No bo były możliwości, żeby była sprzedaż za lepszą cenę, lecz no po prostu nie było gwarancji, że jest to ziarno w 100% czyste, wolne od szkodnika. Bo wiecie, no próba była brana z góry, coś tam niby widać, nie wiadomo jak to zboże na dole i to wiecie, jest taki ryzyk fizyk. Albo się uda dobrze sprzedać, albo pójdzie i będzie sprzedane za grosze. I dlatego tutaj postanowił sprzedać jakby do lokalnego dostawcy, który jakby nie patrzy na to, czy nie weryfikuje żadnych parametrów, tylko po prostu płaci od tony i nic go nie interesuje. I to na takiej zasadzie właśnie u nas zostało to sprzedane. Teraz sprawdzimy naszego pana kierowcę, czy sobie poradzi. Powiem wam, że kierowca sobie radzi perfekcyjnie, mimo że tam zaczęło w sumie ściągać naczepę na stodołę. Także już mieliśmy małe obawy co do wyjazdu, ale całe szczęście się udało. Jedziemy na wagę i będziemy kończyć imprezę na dzisiaj. Jeszcze tylko wyjechać jakoś na ulicę. Musimy zmodernizować troszkę te podwórko, żeby nie było takich problemów z tym wyjazdem. Co mogę tutaj więcej powiedzieć? Zaczyna padać. Także trochę się z tego powodu cieszymy, bo na naszych polach zaczyna się robić strasznie sucho. Kierowca wyszedł i mówił, że aż cały mokry jest, także mówię wam, że na naszych ciasnych podwórkach to nie jest to łatwa sprawa, ale kierowca ogarnął perfekcyjnie moim zdaniem, także obyło się bez strat i bez większych problemów. No i tyle, będę kończył. Mam nadzieję, że temat wyczerpałem, o wszystkim wam powiedziałem. Ja się będę z wami żegnał, idę zmontować ten film. Później mam jeszcze samochód do naprawienia, także intensywny dzień dzisiaj. A ja się z wami żegnam, do zobaczenia i trzymajcie się. Na razie, cześć. Pozdrawiam.